Hej. Kiedyś miałem taką sytuację. Atrakcyjna bardzo kobieta wizualnie. Zewnętrznie chyba nie było osoby, której ona by się nie podobała. No i gdzieś tam wylądowaliśmy na imprezie pewnej. Wszyscy dookoła ludzie. Było chyba 6 czy 7 par. Czyli około 12 osób. 14, nie pamiętam. Mówili: Boże, dlaczego ty nie chcesz z nią być? Ona jest taka piękna. Ona jest taka w tobie zakochana. Takie słowa mówili jednoznacznie. Każdemu z nich ona się podobała i każdy się pytał, dlaczego ja z nią nie chcę być. Ciekawe pytanie i ciekawi doradcy. Akurat to byli ludzie, wszyscy wykształceni, wszyscy radzący sobie w różnych dziedzinach życia, w różnych dziedzinach, bardzo dobrze sobie radzący. Bym nazwał ich ludźmi sukcesu finansowego na pewno, no i wszyscy byli wykształceni. Jednakże z tych doradców 13 wiedza na temat relacji, wiedza na temat kobiet była zero-jedynkowa albo zerowa. To jest takie moje dzisiejsze obserwacje przed wielu lat. Dlaczego? Ponieważ ta kobieta akurat wylądowała na tej imprezie, bo urwała się od chłopaka. A zakochana była na tej imprezie we mnie, bo nawet nie interesowało mnie to, dlaczego bo. Bo dziś chłopiec był tam w innym miejscu. Ja zdawałem sobie sprawę od początku, że ta kobieta, pomimo tego, że jest bardzo atrakcyjna, do niczego innego się nie nadaje. Do niczego. Po prostu. Ale te 13 osób, 12, pamiętam, mówiło, ale ona jest fajna, ona jest wartościowa, ona jest taka, ona jest owaka. To były, powtarzam, nazwałbym te osoby mądrymi, intelektualni. I niektóre nawet z tych osób teraz bardzo dobrze się porozwijały, więc gdy taki przeciętny Kowalski spojrzałby na taką osobę, to by powiedział: Boże, ten człowiek to na pewno ma wiedzę. A ja bym powiedział, ten człowiek być może ma wiedzę w danym kierunku swojego rozwoju, ale jeśli chodzi o kobiety, o pewność siebie, o edukację w tym kierunku, jest dalej zero-jedynkowy. Albo jedynkowy. O, tak bym nazwał. Dosłownie. Nigdy, przenigdy nie miejcie doradców, którzy nie mają pojęcia, jeśli chodzi o uwodzenie, o pewność siebie, o wyczucie kobiet. Mało osób potrafi wyczuć kobietę, wiedzieć coś więcej na jej temat. Są to pojedyncze egzemplarze w stosunku do całego społeczeństwa. Przynajmniej polskiego. We Włoszech pewnie się inaczej to odbywa, bo tam jest to drugie słowo tiamo. Ci wariaci na każdym kroku atakują tiamo, tiamo, tiamo. I to mi się podoba w nich, że rezultaty mają, bo te Polki jeżdżą. Bardzo wiele Polek jeździ po to, żeby ciągle usłyszeć tiamo od Włochów. I za to mają punkty duże u mnie w niektórych kwestiach. Więc na pewno ich wiedza być może jest większa od, można powiedzieć, naszej, ponieważ więcej osób tam podrywa na ulicy i mają zupełnie inne doświadczenia. Ale w dzisiejszym społeczeństwie mało kto potrafi wyczuwać kobietę i widzieć podstawy podstaw. Wiele osób, bym powiedział, nawet wykształconych, mądrych, intelektualnie rozwiniętych, nie rozumie wielu moich filmów. Tak bym śmiało chciał powiedzieć. Pomimo tego, że powiem nieskromnie, ale wiele moich filmów będzie ponadczasowych. A wiele ludzi wykształconych, mądrych, intelektualnie po prostu tych filmów nie zrozumie. Nie zrozumie albo zrozumie za jakieś 10-15 lat być może, jak będzie trochę bardziej przygotowanych i będzie trochę bardziej szerokokątnie patrzyła na kobiety, na to, jakie one są i jak potrafią się zachowywać. Dlatego taka rada, panowie, ode mnie:
patrzcie, kogo macie z boku i kogo słuchacie. Słuchajcie tylko ekspertów, słuchajcie osoby, które naprawdę mają wam w danej dziedzinie coś do zaproponowania. A nie osoby, że są wykształcone, że jakoś tam dają sobie radę w życiu, to niekoniecznie w waszej dziedzinie będą osobami, które coś mają do powiedzenia. Taka skromna rada ode mnie. Ja osobiście pozdrawiam cię dziś z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej udanych randek. Jeśli masz problem z uwodzeniem lub pewnością siebie, zapisz się na dole u mnie na szkolenie. Hej!